Była sobie raz kuchnia kaflowa. Nie za mała, nie za duża, taka w sam raz. Żadna tam elektryczna, ale taka nasza, swojska, na węgiel i drzewo. Na niej przyczaiły się nieśmiało garki i naczynia. Obok miotła zerkała, zaciekawiona, ale i zmartwiona. Nawet lustro i wiadro przyglądały się kuchni. Szczególnie lustrze czegoś brakowało. Tylko makaron myślał o jutrzejszym rosole. Ale wszyscy inni, mimo niby zwyczajnego dnia, już wiedzieli. Święte obrazki ze ścian jako jedyne miały smutną minę. Przeczuwały to dużo wcześniej. Obiadu dzisiaj nie będzie. Nie będzie też i jutro. Zabrakło najważniejszego. Babci. Po prostu jej nie było. Tak już na zawsze. Kuchnia kaflowa chciałaby coś powiedzieć, ale przecież kuchnie nie mówią.